A w dzisiejszym filmie właśnie będę mówił o kasie, ponieważ postanowiłem podsumować sobie wszystkie moje lata grania w turniejach FIFA, ile zarobiłem ze wszystkich turniejów właśnie w tym filmie. Ujrzycie taką informację, więc będzie mi bardzo miło, jeśli zostawicie łapeczkę do góry pod tym filmem oraz komentarz, gdyż wyjątkowo się napracowałem nad tym materiałem. Ale zanim przejdziemy już do konkretnych wyliczeń, pozostanę w tematyce finansów i opowiem wam o mojej wakacyjnej zajawce na zarobienie dodatkowego kieszonkowego. Chociaż takie hasła jak metaverse czy kryptowaluty nie są mi obce, to jednak do tej pory w taki temat się nie zagłębiałem, ale to się zmieniło. Co ciekawe, to dzięki graniu w gry. Generalnie zacząłem pogrywać w gry kryptowalutowe, głównie w Cybola, którego widzicie w tym momencie w tle, gdyż no najbliżej przypomina grę piłkarską, ale na stronie AMG DAO jest dostępnych wiele, wiele innych gier poprzez FPS-y, idąc dalej różne inne gry platformowe, jak na przykład prosta i wciągająca Fancy Birds, albo taka klasyczna platformówka w stylu Infinite Arcade. No i nie dość, że człowiek ma z tego frajdę, to dzięki włożonej pracy, no i troszkę oczywiście też chęci, można sobie po prostu zarobić. Ponieważ część z was na pewno zainteresował ten temat, to już spieszę z prostym wyjaśnieniem. Nie musimy wydawać pieniędzy na NFT i inne jakieś niekoniecznie bezpieczne metaversowe produkty. Dołączamy do społeczności graczy, którzy grają w gry kryptowalutowe. Taka społeczność to właśnie AMG DAO. Umożliwiają oni wypożyczenie NFT, wypróbowanie tych różnych gier, których wcześniej pokazałem. No jeśli nam się te gry nie spodobają, to po prostu zwracamy to NFT bez żadnych kosztów. I można to troszkę porównać do zarabiania monet w FIFA, z tym, że tokeny, które tutaj zarabiamy, są dostępne na giełdach kryptowalutowych i umożliwia nam to wymianę tokenów na inne waluty. Dwie rzeczy jeszcze chciałem podkreślić w tym temacie. Po pierwsze, wiadomo, kryptowaluty, które możecie zarobić podczas grania w gry kryptowalutowe, no, mogą się wahać, ich kurs, ich cena. Idą w górę, idą w dół, na pewno nie uczynią was milionerami w krótkim czasie, także warto o tym myśleć, ale bardziej oczywiście w kontekście kieszonkowego. Regularna gra na pewno pozwoli ci zarobić, a jeśli chodzi o dzielone zarobki, to 70% zostaje dla ciebie, a 30% dla platformy AMG DAO. I jeszcze jedna turbo ważna kwestia. To nie jest żaden skam i muszę to podkreślić właśnie w tym momencie, ponieważ część z was, oglądając ten materiał, tę część materiału, może sobie właśnie pomyśleć, że jest to coś nowego, coś totalnie obcego. Na Discordzie AMG DAO jest 15 tysięcy osób, z czego 2 tysiące regularnie gra i od roku co miesiąc dostają z tego tytułu wypłaty. Jak dołączyć do społeczności graczy AMG? Trzeba wejść na Discorda, jest to pierwszy link w komentarzu. Po wejściu na serwer po lewej stronie mamy rejestrację, ale najpierw musimy wybrać swój kraj z flagą, czyli Polskę. Następnie należy wysłać wiadomość do podlinkowanego tam bota AMG DAO z wiadomością GO, a następnie można się zalogować na platformie AMG DAO. Po wypełnieniu krótkiej ankiety dojść do etapu, gdzie możecie pobrać wybraną grę. Jak coś, na streamach też pogram w te gry kryptowalutowe, także zapraszam was serdecznie na moje transmisje na żywo, żeby się przekonać, że to nie jest strasznego. A my przechodzimy już do podsumowania mojego pierwszego roku grania FIFA, czyli FIFA 12. Zacznijmy od samych początków, czyli kiedy zacząłem grać w turniejach FIFA. Była to FIFA 11 i zacząłem grać pierwsze turnieje internetowe. Ale jeśli chodzi o pierwsze moje pojawienie się na turnieju LANowym, to jak widzicie, był to Cybersport Games Festival, który odbywał się w październiku 2011 roku. Były to eliminacje do Mistrzostw Polski FIFA 12, gdzie można było tutaj na tym turnieju zgarnąć pierwsze sloty na grudniowe finały w Krakowie. Wtedy jeszcze nie poszło mi zbyt dobrze, dlatego że zarówno w turnieju na PC, jak i na PS3 odpadłem w eliminacjach. Jednak nie poddałem się i potem poprzez ciężkie kwalifikacje internetowe dostałem się na finały LANowe, które odbywały się w Krakowie w kinie Cinema City. Znalazłem się w grupie 10 najlepszych zawodników na platformie PC, a był w tej grupie chociażby Bartosz Barta Street, który bronił tytułu mistrza Polski FIFA 11. Ja byłem debiutantem, ja byłem gościem, którego raczej nikt nie miał prawa obawiać się na tym turnieju, co też potwierdziło pierwsze spotkanie fazy grupowej, gdzie przegrałem z Marcinem Emerenem z Czesem, wynikiem 0-7. Ale cytując klasyk, wtedy coś mi przeskoczyło i zacząłem grać wyśmienitą FIFA. Nie przegrałem żadnego spotkania, potem już w fazie grupowej, w ćwierćfinale rozprawiłem się najpierw z jednym rywalem, a potem w półfinale z reprezentantem Max4Play, dominatorem. W finale stanąłem naprzeciwko Michała versusa Majtyki. Finał rozgrywany był na sali kinowej, było około 300 widzów, co potęgowało emocje. Udało mi się ten finał wygrać wynikiem 2-1 w BO3, za co zgarnąłem
pierwszą moją nagrodę finansową, jeśli chodzi o granie w FIFA w wysokości 4000 zł. Nie zwalniałem tempa i brałem udział w kolejnych turniejach internetowych oraz LANowych. W lutym 2012 roku pojawiłem się na turnieju w Warszawie, na turnieju o nazwie Game Festival, gdzie było też dwóch zawodników z zagranicy. Był to Niemiec Oniku Poldi, on zajął drugie miejsce. Był też Bułgar Krasi, którego możecie też kojarzyć ze streamów czy też z filmów na YouTubie, gdzie robi tutoriale najlepszych trików i najlepszych taktyk. Natomiast on odpadł troszeczkę wcześniej. Ja zająłem trzecie miejsce i zgarnąłem nagrody rzeczowe o wartości około 600 zł. W maju udało mi się wygrać silnie obsadzony europejski turniej Acer Cup, za który zgarnąłem 200 euro, czyli około 800 zł. Natomiast w czerwcu pojawiłem się w Zabrzu na finałach ESL Pro Series, gdzie znowu zająłem trzecie miejsce, więc była to stabilna forma LANowa, ale znowu wygrał Bartas, który prezentował kapitalną formę w FIFA 12, co też udowodnił podczas ostatniego, można powiedzieć, najważniejszego turnieju sezonu, czyli kwalifikacjach World Cyber Games Polska, gdzie zwycięzca tego turnieju jechał jako reprezentant Polski na finały do Chin. Walczyłem dzielnie, pokonałem najpierw Homera, który był zwycięzcą zeszłorocznych kwalifikacji WCG, potem pokonałem MRN-a, ale w wielkim finale znowu musiałem uznać wyższość Bartasa i to on pojechał jako reprezentant Polski do Chin, gdzie zdobył wicemistrzostwo świata, natomiast ja musiałem się zadowolić nagrodami rzeczowymi o wartości około 500 zł, więc sezon FIFA 12 zakończyłem z zarobkami rzędu 6400 zł. Mamy końcówkę września 2012 roku i wychodzi FIFA 13. Od razu w październiku odbywają się kwalifikacje do turnieju LANowego Benku Cup, który odbywał się w Ministry of Win, czyli w jednym z pierwszych gaming house'ów w Warszawie, ogólnie w Polsce. Dostałem się na ten turniej jako jeden z 16 zawodników, zakwalifikowałem się z pierwszej tury i udało mi się go wygrać, gdzie w finale zdominowałem swojego rywala, wygrywając 7-1, 2-1, za co otrzymałem nagrody rzeczowe o wartości około 2000 zł. Tydzień 2013 roku to bardzo pamiętna data, gdyż wtedy odbył się pierwszy Intel Extreme Masters w Katowicach i przy okazji tego wydarzenia odbył się również turniej w FIFA. W tym turnieju doszedłem do samego finału, gdzie przegrałem z zawodnikiem Maxwell Play, czyli dominatorem, ale zgarnąłem za to, o ile dobrze pamiętam, to był taki tablet 2-1, gdzie ekran był dotykowy, no ale słuchajcie, to było prawie 10 lat temu, także wtedy to była nowość. No i tego laptopa udało mi się sprzedać za 2,5 tysiąca złotych. Podrażniony tym drugim miejscem pojechałem na Mistrzostwa Polski FIFA 13, czyli można powiedzieć najbardziej prestiżowy turniej w roku. Przez fazę grupową przebrnąłem śpiewająco, a co ciekawe, wcześniejszy zwycięzca turnieju na IEM-ie, czyli Dominator, odpadł w fazie grupowej. Po ciężkim boju półfinałowym przegrałem z Mauserem, udało mi się wygrać spotkanie o trzecie miejsce, za co zgarnąłem 500 zł. MRN zajął miejsce drugie, a Mauser wygrał cały turniej. I ostatni turniej LANowy, na którym pojawiłem się w sezonie FIFA 13, miał miejsce w kwietniu. Był to turniej Pro Gaming Cup we Wrocławku. Za zwycięstwo były nagrody rzeczowe oraz gotówka i było to około 800 zł. Jeśli chodzi o turnieje LANowe w FIFA 13, to tyle, ale jeszcze odbywało się sporo turniejów online. Trzykrotnie wygrałem Zotac Cup, wygrałem też Alienware Cup oraz Go.pl for FIFA. Łącznie z tych turniejów online zarobiłem około 2300 zł. Więc w moim drugim roku grania na turniejach FIFA podczas sezonu FIFA 13 zarobiłem 8400 zł. Jeśli chodzi o sezony FIFA 14 oraz FIFA 15, tych turniejów z mojej strony, które wygrywałem, było troszeczkę mniej. 2014 rok to był rok, w którym zdawałem maturę, no a potem poszedłem na studia i troszeczkę te priorytety u mnie się inaczej ułożyły. Dobra, zacznijmy od FIFA 14. Jeśli chodzi o same Mistrzostwa Polski, to to był mój największy sukces, jaki miałem w historii mojego grania w FIFA, dlatego że grałem na trzech platformach w tych Mistrzostwach Polski: na Xboxie 360, na PlayStation 3 oraz na PC-cie. Na PC-cie zdobyłem finalnie brązowy medal, na platformie Xbox zdobyłem srebrny medal, no a na platformie PlayStation 3 zdobyłem złoto, wygrywając w finale Mistrzostw Polski z dobrze wam znanym Liskiem HD. Za całość, za te miejsce trzecie, drugie oraz pierwsze zarobiłem 3,5 tysiąca złotych. Grałem też oczywiście w turniejach z cyklu Zotac Cup, to były oczywiście turnieje internetowe, dwa takie turnieje wygrałem, więc zgarnąłem 800 zł. No i na sam koniec sezonu pojawiłem się w Warszawie na Computronic Cup, gdzie przegrałem w półfinale z Dominatorem, ale w meczu o trzecie miejsce sobie doskonale poradziłem, no i za to trzecie miejsce zgarnąłem nagrodę rzeczową o wartości około 500 zł.
Więc całościowo, jeśli chodzi o FIFA 14, wyszło to około 4800 zł. Płynnie przechodzimy do czasu FIFA 15, która miała premierę w październiku 2014 roku i również wtedy poszedłem na studia w Łodzi na Uniwersytet Ekonomiczno-Socjologiczny, gdzie studiowałem logistykę. Zdecydowanie FIFA zeszła na drugi plan, bo pochłonęło mnie troszeczkę życie studenckie, ale mimo to udało się ugrać kilka fajnych, ciekawych turniejów. W lutym pojawiłem się na finałach Mistrzostw Polski FIFA 15, gdzie za drugie miejsce po porażce w finale z Cezarem Kartkiem Gontarkiem zgarnąłem 1000 zł, no i oczywiście srebrny medal Mistrzostw Polski. Miesiąc później pojawiłem się na Intel Extreme Masters 2015. Pamiętny turniej, Virtusi bronili tytułu na tej samej arenie, ostatecznie odpadli w półfinale, natomiast ja wygrałem jeden z turniejów i zgarnąłem za to PlayStation o wartości wtedy około 1000 zł. W kwietniu jeszcze w jednym z turniejów online Go for FIFA na platformie ESL zgarnąłem gotówkę, nagrodę w wysokości 100 euro, no i to było około 400 zł, więc sezon FIFA 15 zakończyłem z zarobkami rzędu 2400 zł. Czas na podsumowanie sezonu FIFA 16. Jedyna FIFA, w której na przestrzeni, słuchajcie, ostatnich 11 lat nie odbyły się Mistrzostwa Polski. Po prostu nie było żadnego takiego oficjalnego turnieju. Turniejów online dużo nie było, LANów też nie, no ale dopiero właściwie pod koniec FIFA, czyli w okresie od maja do końca wakacji, troszeczkę tych turniejów się pojawiło. No i pojawiłem się w maju na turnieju Let's Play Częstochowa, który wygrałem. Z racji tego zgarnąłem nagrody rzeczowe oraz gotówkę o łącznej wartości 1500 zł. Chwilę później pojechałem na turniej w Zwoleniu. Tam rywalizowałem wraz ze swoją drużyną w Counter-Strike'u i niestety odpadliśmy w ćwierćfinale, ale przy okazji grałem też turniej FIFA, który udało mi się wygrać, no i zgarnąłem konsolę PlayStation o wartości 1000 zł. W turniejach online, w turniejach Go for FIFA wygrałem 50 euro, więc to jest kolejne 200 zł. W czerwcu pojawiłem się też na finałach Silesia City Championships w Katowicach, gdzie zdobyłem trzecie miejsce i wygrałem nagrodę gotówką o wartości 1000 zł. No i turniej Media Expert w Legnicy, gdzie najpierw zgarnąłem Xboxa o wartości wtedy 900 zł i awansowałem na finały w Poznaniu, bodajże w Galerii Malta, i tam za pierwsze miejsce zgarnąłem ogromny telewizor, bodajże 60-calowy, który był warty wtedy, gdy go sprzedawałem, około 4,5 tysiąca zł. Więc całościowo wyszły z tego bardzo przyjemne zarobki, bo FIFA 16 wygrałem nagrodę o wartości 9100 zł. Czas na FIFA 17, czyli przełomowy okres, jeśli chodzi o FIFA Ultimate Team. Powstało Food Champions, Ultimate Team zmienił się nie do poznania. Ja też zacząłem streamować i to streamowanie, to prowadzenie kanału na YouTube, który też wtedy założyłem z początkiem stycznia 2017 roku. Zdecydowanie pochłonęło lwią część mojej aktywności, ale postanowiłem, że i tak będę starał się w turniejach grać jak najlepiej. Na Mistrzostwach Polski, to prawda, dostałem się jedynie do top 8, ale w kwietniu pojawiłem się na stadionie Legii Warszawa, gdzie wygrałem silnie obsadzony Lace Gaming Legia Community Cup, gdzie nagrodą główną było 3000 zł w gotówce. Na turnieju Gfinity Online nie zwolniłem tempa w tym samym miesiącu, wygrałem 100 funtów, również nagrody finansowej. W czerwcu na LANie Game On w Kielcach, którego wygrałem, zgarnąłem nagrodę rzeczową o wartości 1000 zł, no i w lipcu udało mi się po raz kolejny wygrać Gfinity Cup. Kolejne 100 funtów, czyli 500 zł około wpadło na moje konto. I podsumowaniem roku FIFA 17 było zwycięstwo w rodzimym mieście, czyli w Łodzi, w turnieju Lordi's Cup, gdzie również wygrałem nagrodę finansową rzędu 500 zł. Więc jeśli chodzi o całą FIFA 17, to zarobiłem około 5,5 tysiąca zł. Czas na podsumowanie FIFA 18, gdzie bardzo dobrze rozpoczynam sezon również w swoim rodzimym mieście w Łodzi, na turnieju rangi Media Expert, gdzie za pierwsze miejsce wygrałem konsolę i całość nagród to była wartość około 1000 zł. W grudniu 2017 roku pojechałem do Częstochowy na XCOM Cup. Tam zająłem miejsce trzecie i kolejny tysiaczek wpadł na moje konto. W marcu 2018 roku w Ekstraklasa Cup w trybie 2x2 grałem w parze z Mateuszem Wdowiakiem. I ponieważ wygraliśmy ten turniej, zgarnęliśmy po PlayStation VR na głowę. Takie PlayStation VR wtedy było warte około 1000 zł. No i w czerwcu 2018 roku również wygrałem kolejną edycję Game On w Kielcach, za co zgarnąłem nagrody rzeczowe o wartości 500 zł. Więc podsumowując, za całą FIFA 18 zarobiłem nagrody o wartości 3,5 tysiąca zł. Czas na podsumowanie FIFA 19.
podejście FIFA przełomowej dla mnie pod tym kątem, że w styczniu 2019 roku wbiłem czwarte miejsce na świecie Food Champions i zakwalifikowałem się na mój pierwszy poważny międzynarodowy turniej, czyli zawody Gfinity w Londynie. Tam zmierzyłem się z mistrzem świata MS Dozarim i choć w dwóch meczu przegrałem jedną bramką, to wydaje mi się, że zaskarbiłem sobie serca wielu sympatyków FIFA naprawdę niezłomną postawą, mimo tego, że zdecydowanie nie byłem w tamtym momencie faworytem. Za turniej w Londynie żadnej nagrody rzeczowej nie było, tak samo jak i za Ekstraklasa Games, gdzie wtedy grałem w barwach Arki Gdynia i zajęliśmy bardzo, ale to bardzo słabe dziewiąte miejsce w fazie zasadniczej. Nie dostaliśmy się do fazy finałowej. Więc choć jeśli chodzi o FIFA 19 stricte zarobków turniejowych nie miałem, to zacząłem rozwijać się jako komentator FIFA, jako YouTuber i jako streamer, co dało mi dodatkowe kompetencje i dodatkowe źródła zarobków. Przechodzimy do podsumowania FIFA 20. FIFA, podczas której dość mocno skupiłem się na praktycznie daily filmikach. Pamiętam, że w marcu 2020 roku udało mi się przez bodajże 40 dni z rzędu codziennie wrzucać film, więc byłem z tego tytułu bardzo szczęśliwy. Jeśli chodzi o Ekstraklasę Games, to udało mi się zgarnąć trzecie miejsce w finałach postpandemicznych. One miały być offline, finalnie odbyły się online dopiero w lipcu. Zgarnąłem za to gotówkę w wysokości 2000 zł, ale i tak ten rok pod kątem takim zawodowym uważam za bardzo udany. Wbiłem wtedy 100 tysięcy subskrybentów na YouTubie i wiedziałem, że jeśli przy okazji FIFA 21 będzie większa ilość turniejów, to będzie można powalczyć o kolejne sukcesy. No i tak właśnie było, gdyż przechodzimy do podsumowania FIFA 21. W październiku 2020 roku, tuż po premierze, pojechałem do Gdańska na turniej Puchar Kamar, w którym brało udział około 100 osób. Był to turniej Open, wygrałem całe te zawody i za pierwsze miejsce zgarnąłem nagrodę finansową w wysokości 1000 zł. Był to też rok przełomowy, jeśli chodzi o klubowe mistrzostwa świata, gdyż w parze z Jakubem Sajanajt Mikołajewskim jako reprezentanci Wisły All In Games Kraków awansowaliśmy na klubowe mistrzostwa świata FIFA 21. Jako jedyny klub w Polsce do tej pory udało nam się to zrobić, no ale niestety przez pandemiczne czasy ten turniej nie mógł się odbyć podczas jakiegoś LANu odbywającego się za granicą, bo tak wcześniej było to organizowane przez kilka poprzednich lat, ale odbywał się online. Graliśmy z stadionu Wisły Kraków i zajęliśmy szóste miejsce w naszej grupie siedmiozespołowej, no a cztery drużyny wychodziły do fazy pucharowej, więc mimo, że awansowaliśmy na same finały, rozgrywaliśmy je online, no i nagrody rzeczowej z tego tytułu nie udało się zdobyć. No ale przechodzimy do czasów FIFA 22, która można powiedzieć, że nie tylko pod kątem zawodowym, youtuberskim, streamerskim, ale też pod kątem sportowym była dla mnie zdecydowanie najlepszą FIFA w historii mojego 11-letniego sportowego grania. Zaczęliśmy w październiku, gdzie pojawiłem się w Warszawie na turnieju Be Brave Cup. Miejsce trzecie przysporzyło mi nagrodę gotówkową w wysokości 1000 zł. Miesiąc później finały Lotos E-Cup, tam lepszy okazał się Błachu, ale nadal zgarnąłem bony paliwowe o wartości 1000 zł. W listopadzie 2021 roku pojechałem wraz z Liskiem do Budapesztu na turniej V4 Future Sports Festival. 8 krajów wystawiło swoje duety i my jako reprezentanci Polski zgarnęliśmy miejsce numer 3, za co nagroda gotówkowa per osoba to było 6000 zł. Dwa tygodnie później pojawiłem się na finałach PLGG FIFA Cup. Bardzo silna obsada. Był Furman, był Błachu, był Miłosz, był Pico, ale to ja zwyciężyłem cały ten turniej, zgarniając za pierwsze miejsce nagrodę gotówkową w wysokości 6000 zł. Dwa tygodnie później E-Puchar Polski, finały turnieju 2x2 w Gdańsku. Drugie miejsce z Furmanem, które zdobyliśmy, dało nam nagrodę rzeczową o wartości 1250 zł. W lipcu, czyli stosunkowo niedawno, w połowie lipca wraz z Furmanem wygraliśmy finały Ligi Słowackiej, do której zaproszona była również m.in. Legia Warszawa, za co wygraliśmy 2000 zł na głowę. No i wreszcie finały FIFA i Nations, gdzie jako reprezentacja Polski zajęliśmy drugie miejsce, przegrywając nieznacznie w finale z Brazylią. I za ten turniej zarobiłem około 50 tysięcy złotych, więc podsumowując, okres FIFA 22 jest to zarobek rzędu 67 250 zł. A podsumowując już wszystkie, właściwie 10 lat mojego profesjonalnego grania w FIFA, będzie to suma zarobków z turniejów oczywiście rzędu 110 350 zł.